No, tak więc możemy śmiało teraz wrócić do tej drugiej części miasta, gdzie byliśmy niedawno. I w ogóle, co możemy teraz zauważyć, to zmieniła się pora dnia. Czyli w zasadzie robi się już wieczór, więc myślę, że warto byłoby tam się w miarę szybko dostać. Tak więc kolejne cięcie. No i dobra, jesteśmy już w drugiej części miasta i zobaczmy teraz, co to za nowa ikonka się nam tutaj pojawiła. Schodzimy. Siema Flat Flat 2.0. Na razie Flat Flat 2.0. Idziemy teraz do tych oto ziomeczków. Check out these funny dudes, huh? Nice threads. I didn't know rubber was back in. What are you working on, monk boy? It is none of your concern, animal. Look, coloring book, we've had a hard week. Don't push it. The arena shows all, Dark One. Hate consumes your eyes. Great. Thanks for the tip. It will destroy you, just as these precursors destroyed themselves. It doesn't look like any precursor crap we've seen. These artifacts are an abomination. One fell on the great volcano. We sent an expedition to the mountain, but my monks never returned. Ill tidings sing in the wind. I fear the remaking of the world is at hand. I think you've been out in the sun a little too long. Let's go, Jack. You must leave this place. Heroes think they can save the world when they themselves are lost. You could not possibly understand the dark forces at work here. Don't talk to me about dark powers. I want to know what this is. Stand back. Okej, więc mamy tutaj teraz minigierkę. Nie wiem, czy mogę ją zapauzować. O, mogę ją zapauzować. Dobra, więc czas na wytłumaczenie tego, co tutaj miało miejsce. Więc ten chłopak, ten, który przed chwilą z nami rozmawiał, wspominał o tym, że ta satelita, którą teraz w zasadzie będziemy badać, spadła parę dni temu na Ziemię, czyli właśnie na te tutaj okolice Spargus City. Co ciekawe, bo jest tutaj malutki haczyk w tym. Okazuje się, że nie spadła tylko jedna, tylko aż dwie satelity. Jedna, która jest tutaj, a druga, która jest w okolicach wulkanu. I ten chłopak wysłał swoich żołnierzy, a raczej jednego żołnierza w stronę wulkanu, a pozostali właśnie są tutaj z nim. No i jak można zauważyć, ten żołnierz nie wrócił stamtąd. Więc ciekawe, co się z nim stało. Ja nie wiem. Można oczywiście to wywnioskować, że jest on martwy, ale nie wyprzedzajmy faktów. No i też co można było dowiedzieć się, to to, że ten chłopak no nie lubi za bardzo Jacka. Można by powiedzieć nawet, że gardzi nim. Więc żeby udowodnić, że Jack potrafi kontrolować mroczne eko, no to teraz badamy tą satelitę. I może ją za niedługo zaktywujemy, tak więc zobaczymy. Kontynuujmy dalej wtedy. Bo mamy tutaj właśnie rzeczy do roboty. Tak więc jak widzicie, jest to dosyć prosta sprawa, dlatego że musimy tylko wciskać te symbole, które nam się tutaj będą na ekranie pojawiać. Bułka z masłem, bo nie jest to trudne. A 75 punktów to można od tak zdobyć, tak więc myślę, że nie ma z tym żadnego problemu. Nie jest to, mówię, nic trudnego. Tak więc myślę, że raczej dacie radę bez stracenia tych. No, ja akurat jedno straciłem, tak więc jeden symbol straciłem, więc zobaczymy, jak będą pozostałe. No, ale myślę, że raczej utrzymam ten jeden symbol. Jak widzicie, troszeczkę one przyspieszają, tak więc trzeba to robić dokładnie. 62 66 68. You cracked it, Jack. Don't touch it. Dark eco. Yeah, you're
depressed now, aren't you? Landon with preps. Those are solid eco-crystals. It has been passed down through time that they power the greatest of precursor technologies. Strange. He speaks an ancient dialect, the earliest precursor forms. Something about reclaiming this unfinished world. Those look like coordinates, like the ones from... It is picking up a very powerful signal. I don't think we're gonna like what this thing is yapping to! Even you cannot save us from this, hero. Hey, I'm the real hero here. You can call me Orange Lightning. Z-z-z-ding! You may carry the color of our creator's animal, but we have plans to save ourselves. Stay out of our business. You and Orange Lightning are not welcome here. No, tak więc, jak widzieliście po tej cutscence, dostaliśmy mroczny kryształ i tyle. Kryształ mrocznego, jako żeśmy dostali i tyle w zasadzie, nic szczególnego. Ten chłopak co jedyny tam oczywiście coś tam gadał do siebie, a dokładnie to do nas gadał, że nie będzie nam teraz przeszkadzał w naszej robocie. A Daxter oczywiście musiał podkreślić, że jest pomarańczowym bohaterem. Ta, Daxter, przechwalaj się dalej. Dobra, czas lecieć do następnego symbolu, który się nam wyświetlił na mapie, tak więc tutaj myślę, że po raz kolejny mogę wam skrócić tę trasę, ponieważ... Wiem, to może trochę być głupie, bo jednak w Jacku dwójce wam aż tak nie skracałem chyba. A może skracałem? Nie, były odcinki, gdzie trochę skracałem wam trasy. No tak więc widzimy się po cięciu. No i dobra, jesteśmy już w zasadzie prawie na miejscu. Idziemy do tego symbolu pięści i zobaczymy, co tam będzie teraz na nas czekać. Podejdźmy tutaj. O, jest i Cleaver. No siemanko. Well, if it isn't the newbies. Keep yapping, Jelly Boy. We'll see who... Bite your bum, rat face, or I'll pound you. Oh, great stink of the precursors. I got two words for you. Toothbrush. Nice rides. You like what you see? We use these babies to make runs into the deep desert to retrieve artifacts. Tough wheels for tough work. You said we could use one. I did, didn't I? But not one of those. Those are for the big boys. You can use that one. What a runt! Seems to fit you. Get in, Dax. I'll drive. Care to wager a little something on a race, then? If you win, I'll let you keep that little vehicle for as long as you live. And if I win? I don't have anything. I'd say that yappy rodent of yours is a bit bony, but skinned and butted, he'd make a nice treat. My vehicle against him. Forget it, buddy. Jack would never... Done. What? Don't worry. If there's one thing I can do, it's race. No, i teraz będziemy mieli, kurczę, pieczony wyścig. Jeżeli nam się uda wygrać, to będziemy mogli to autko właśnie sobie tutaj to zatrzymać, czyli tego Touch Papiego. Jeżeli natomiast przegramy, no to zgodnie z obietnicą Cleaver będzie mógł zjeść Daxtera. No cóż. Trudno się mówi. Podjęliśmy taką decyzję, więc teraz trzeba będzie... Teraz trzeba będzie sobie, że tak powiem... No pogodzić się z tym. Jednak zanim zaczniemy wyścig, to najpierw będziemy musieli przejechać przez te bramki. I oczywiście będziemy musieli również na bieżąco wciskać te przyciski, które będą nas tutaj... Które będą nam tutaj się pojawiały. To chciałem w zasadzie powiedzieć. Ale kurde, muzyka w tej grze jest piękna, normalnie... to jest piękny soundtrack. Jest lepszy na pewno zdecydowanie niż soundtrack w Daxterze, który był w mojej opinii za spokojny. I nie pasował w zasadzie do klimatu Daxtera. Bo byłby... Znaczy, do klimatu Daxtera może i pasował, ale po prostu do serii Jacka nie pasował w mojej opinii. Okej, dobra. Zrobiliśmy co trzeba. I teraz lecimy na...
na linię startu. Tak więc będzie można teraz na spokojnie zacząć wyścig. I zaczynamy. Oh yeah. To powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o wspomnienia z dzieciństwa, jeżeli chodzi o ten wyścig, to szczerze powiedziawszy, to z wyścigiem nie miałem żadnych problemów. Nie, wróć, miałem malutki problem i to był w zasadzie na trzecim okrążeniu, bo właśnie coś takiego się działo, co powodowało, że no, nasz pojazd bardzo łatwo się mógł wywrócić. Co za tym idzie, kiedy byłem mniejszy i pierwszy raz grałem w Jacka Trójkę, to wściekałem się za każdym razem, kiedy robiłem ten wyścig, ponieważ trochę tryhardowałem. Teraz myślę, że jest on bardzo łatwiutki. Nawet jeżeli się nie uda za pierwszym razem, no to zrobimy to za drugim. No co to jest za problem? Mimo, że jest on łatwy, to może sprawić delikatny problem. Ogólnie sama ta mapa przygotowana na ten pierwszy wyścig jest całkiem fajna. Aha, i nie bądźcie zmyleni, to jest jedyny wyścig, jaki tutaj będziemy robili. W tej grze nie ma już więcej wyścigów. To jest taki jedyny testowy wyścig, który ma udowodnić, czy będziemy mogli zatrzymać sobie ten pojazd, którym teraz jedziemy. Ale ogólnie powiem wam szczerze, kurde, fabuła w tym Jacku Trójce to się naprawdę fajnie rozwinęła. Chociaż ma też swoje błędy fabularne Jack Trójka, o których również podyskutujemy. Tak więc spokojnie, nie macie czego się martwić, bo będziemy również dyskutowali na ten temat. O, oczywiście takie rzeczy też się dzieją. Trochę jestem już do tego przyzwyczajony, ale będę musiał uzbierać trochę więcej tych boostów, dlatego żeby trochę się rozpędzić, ponieważ to jest drugie okrążenie, a warto byłoby już uderzać o pierwsze miejsce. Chociaż z tego co widzicie, przeciwnicy sami się tutaj nokautują, tak więc myślę, że ten wyścig będzie należał do jednego z prostszych. Ten jedyny wyścig. To chciałem powiedzieć. Dobra. Zobaczmy, jak oczywiście komputer będzie teraz reagował, bo czasami jest tak, że komputer oczywiście będzie miał lekkiego downa, a czasami będzie tak, że po prostu komputer będzie naparzał jak napastowana tchórzofretka. Dobra. Więc teraz tak. Jedziemy dalej. Widzę, że tutaj ten, co jest na pierwszym miejscu, no ładnie się w miarę rozpędził. Aczkolwiek miejmy nadzieję, że nam uda się go prześcignąć. Oby. No nie. O Jezus Marian. To jest właśnie coś, czego ja nie lubię w tej gierce. Ten pojazd to po prostu jest taka żenada, że to jest szok. W sensie, może nie jest on jakiś super zły, ale kurde, on się łatwo odbije, jak dosłownie, nie wiem, byście mieli taką zabawkę, która tak odbija się między ścianami. To jest coś takiego. Ale używamy tego turbo boosta. O, i teraz go prześcigamy. Uda się? O, miejmy nadzieję, że się uda. Ale ładnie się jasno zrobiło tutaj, w tej gierce. No nie! No pod sam koniec! To już, kurde, zrestartuję. Masakra, kurde, na samym końcu takie coś się odwaliło, no. Dobra, jesteśmy z powrotem. Teraz nie będę żadnego turbo używał. Przynajmniej na razie. O, teraz mogę użyć. No i o gitarę, o to chodziło. Enjoy for now, Skimmer. I said you could keep the vehicle for as long as you live. Well, we'll see how. No i mamy wygrany wyścig, więc Cleaver, przykro mi, ale nie zjesz Daxtera. No cóż, zakład to zakład. Musisz się z tym pogodzić. Będziesz musiał sobie coś innego znaleźć do jedzenia. O, i przy okazji teraz jesteśmy atakowani, jak widzicie.
Więc szybko do bazy. Dokładnie tak. Nice wheel work. My advisor here says you have vehicle skills. I can hold my own. This one will be of use to us, Deimos. I think you should keep him for now. Panic, Pecker! There are a number of artifacts to be found in the wasteland. Fresh storms churn the sand and reveal items that have been buried for centuries. Take the vehicle and find as many items as you can before the storms come again. And one more thing. If you get caught in the storms, they will tear the flesh from your very bones. Oh, great. Thanks for the pep talk. Wow, zostaliśmy pochwaleni przez Deimosa, że mamy skilla, jeżeli chodzi o wyścig. No i mamy skilla, jeżeli chodzi o kontrolowanie auta. No i teraz w związku z tym, że mamy takiego skilla w wyścigu oraz kontrolowaniu auta, dostaliśmy następne zadanie, żeby zebrać parę artefaktów przed burzą piaskową. Tak więc, na co my jeszcze czekamy? Dobra, zaczynamy zabawę. Jedziemy z Coxem w poszukiwaniu artefaktów, część pierwsza. Dobra, widzę, że teraz mapa nam tu pokazuje, żebyśmy lecieli. Sorki ogólnie, jeżeli ja będę taki dzisiaj bardziej mniej śmieszkowaty, bardziej taki skupiony i poważniejszy. Ale to jest dlatego, że po prostu dzisiaj jest taka do dupy pogoda, powiem wam szczerze. Przed oknem, kurde, pada deszcz i to jest smutne bardzo. Szczególnie, że przez ostatni tydzień, nawet ponad tydzień, była bardzo ładna pogoda, dosłownie cieplutko, fajnie można było sobie, przynajmniej u mnie, na rower wyjść. A teraz to, kurde, naprawdę słaba. Słabo. Więc jeżeli będę taki, nie wiem, troszeczkę lekko poirytowany tym, to wybaczcie. Ale jeżeli chodzi o tę misję, no to tutaj moje wspomnienia są takie, że myślę, że nikogo to nie zdziwi, ale nie miałem problemu w ogóle z tą misją. Bo jest po prostu ona łatwa. Tylko niestety problem tkwi taki, że czasami może być tak, że ci się auto zablokuje i nie dolecisz na drugą stronę. Co jest dosyć częste, jeżeli chodzi o tę misję. Tak więc musimy unikać oczywiście naszych przeciwników, którzy tutaj będą nas naparzać. No, nie jest to ułatwienie, co prawda, bo żywotność naszego samochodu będzie powoli spadać. W końcu dojdzie do czegoś takiego, że będziemy się palić, a tego bym bardzo nie chciał. Wolałbym tego bardzo uniknąć, myślę, że nie tylko ja. O, widzicie, już oni nawet nie wiedzą, co oni odwalają, po prostu fikołki robią. Dobra, troszeczkę ich oszukaliśmy. O, jeden sam się, kurde, zunicestwił, więc bardzo dobrze, oby tak dalej. Okej. Ty, ale trawa tutaj jest ładna. Może nie jest ona realistyczna, ale kurczę jest ładna. Ciekawostka, ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale przy tej grze nie pracowali już oryginalni twórcy Jacka i Crasha. Otóż Andy Gavin oraz Jason Ruby przed Jackiem Trójką złożyli wypowiedzenie i odeszli z tego. Chciałem powiedzieć Crow Zaibatsu z Naughty Dog. Ale nie wiem, dlaczego Crow Zaibatsu mi weszło. Dobra. Musimy teraz uważać, ponieważ oni strzelają do nas. Wow, Ameryki, to ty nie odkryłeś, Michał, nie żeby coś. Kurde, no mało nam zostało. No fuck. Nie. Jakie fatum zasrane. No, suńżesz się. Kurde, musiej iść za mną dojechać. Dobra, szybko. Kurde, nie zdążę, no nie ma takiej opcji już. A to końcówka była. Dobra, jesteśmy z powrotem. Nie wiem, co przez chwilę chciałem powiedzieć, ale dobra, jesteśmy z powrotem. Mamy już ostatni punkt. Więc, jak widzicie, noc zapadła. Więc teraz starajmy się nie schrzanić niczego. Bo naprawdę jesteśmy blisko ukończenia tej misji. I
to jest cały czas ten, ta druga próba, tylko że nie, wydarzyła się dosyć ciekawa rzecz. Otóż, o, no właśnie. Otóż, zanim jakby doszedłem tutaj, to na początku przy drugim artefakcie wszyscy się na mnie dosłownie rzucili i myślałem, że dosłownie już po drugim artefakcie nie dam rady, no nie? Good work. That was close. Oh, are you beginning to care? Demos says... My concern was for the artifacts, and we will use them well. That armor you found, it is very rare indeed. Pecker here says it's the very armor Mar once wore in his battles for this planet long ago. Keep it for yourself. Trust me, you'll need it. O kurde, Deimos, ty się martwiłeś o Jacka? No tego, proszę państwa, to ja się nie spodziewałem. No i przy okazji kolejna trofka. Ja pierniczę, ale plot twist. To co, teraz trzymaliśmy... To co teraz ogólnie trzymaliśmy w dłoni, to była zbroja, która była używana przez jakiegoś żołnierza. Bardzo, bardzo dawno temu. A dokładnie to zbroja należała do Mara. Tak, nie musicie mi dziękować. Specjalnie wam zaspoilerowałem, do kogo należała zbroja. Aczkolwiek proszę mi nie spoilerować innych rzeczy, bo jak to można powiedzieć, za spoilery będą bany. Tak jak w Jacku dwójce. Ci co nie grali, niech się wczuwają w let's play i sami sobie układają scenariusz. Jeżeli ktoś zaspoileruje, to dostaje blokadę na kanał. Elo Benz. Dobra, ruszamy w takim razie dalej. O, tu widzę, że mamy orba, którego nie zebrałem. Ale nie mamy flata, żeby się tutaj dostać. Smutek, smuteczek. Abym go se zdobył w sumie. No ale dobra, mniejsza już z tym. Chociaż w sumie mógłbym, spróbujemy. Spróbujmy go zdobyć, bo mamy flata teraz. W ogóle te flaty w Spargus City dziwnie trochę wyglądają. Mają takie dziwne oczy, takie kropki dosłownie, jak kret. Dobra, dawaj, kurde, ten zasrany orb. 13, dobra. Widzę, że... Aha, dostaliśmy przy okazji informację, że żeśmy odkryli sekret, czyli w tym wypadku to Precursor Orba. O, i patrzcie, kto tutaj do nas przyszedł. You are still here? Yeah, we thought we'd hang out, catch some rays. This isn't a game. I am Seem. We monks are sworn to discover and protect the secrets of the Precursors. These leaper mounts allow us to travel where you cannot. Man, those babies sure stuffed their faces. We saw one gulp a load of kangaroo rats not too long ago. Stupid rats! They just sat... You will never last out here. That dark eco-crystal from the satellite. I want it before it falls into the wrong hands. I'll wager a light crystal against it if you race my monks on their leapers. Sien Komtava. Baruch, Baruch. Just show us where the starting line is. On your monk, get set, ride! Move aside, domehead! Więc poznaliśmy tożsamość tego chłopaka. Ten chłopak, który przed chwilą do nas gadał, to był Seem. I on bardzo chce kryształ z tej satelity, ten eko-kryształ, który żeśmy zdobyli, no nie? I on chce się za niego ścigać. I są to krótkie, ale treściwe zasady wyścigu. Jeśli my wygramy, to dostaniemy moc... jasnego eko, a jeśli przegramy, no to musimy oddać ten kryształ. Myślę, że mniej więcej ogarniacie, o co chodzi. A teraz czas rozpocząć kolejną misję, czyli kolejny wyścig. Widzicie, jednak się pomyliłem. Wyścig na liperach. No tak, te flat-flaty 2.0 to są lipery, oni się nazywają, ale ja na to wolę mówić flat-flat, bo dla mnie to przypomina flat-flata, tak minimalnie, ale przypomina. I to jest wyścig, który należy do nawet łatwych, aczkolwiek pamiętam, że za dzieciaka miałem parę prób i tutaj myślę, że również będę miał parę prób, dlatego że był kiedyś moment, gdzie byłem blisko mety, a mnie kurde Seem z jego bandą przydupasów prześcignęli, no i byłem zamiast pierwszy to trzeci, więc mam nadzieję, że tym razem
zadziała tutaj antyklątwa, no i nie będę musiał się denerwować. Oby. A, no to już lepiej zrestartować. Czyli jak nie za pierwszym, to będzie za drugim razem. Oczywiście, że tak. Lepiej zrestartować w tym wypadku. Dobra, jak widzicie, jesteśmy z powrotem. Jesteśmy czwarci, co prawda. Ale miejmy nadzieję, że się uda nam być pierwszym. Kurde. Ale oni atak... Kurde, no. Co za głąby. Wiedzą, że przegrają, to już od razu cheaty odpalają. No, oczywiście, że tak, przed samym końcem. Dobra, proszę państwa, jesteśmy z powrotem. Kurde, no nie. Nie, szybko, szybko. Yes. Oh yeah. Ha! We kicked your scaly tail. Back off, you filthy animal. Fine, hero. The crystal is yours. The two types, light and dark, when combined form great energies. Be careful with them. And when you die, do be kind enough to give them back. I don't plan on it. Why are you so obsessed with death? Because of that. The Daystar approaches, and every day it grows brighter. This planet's final trial is coming. Kurde, ten sim jest naprawdę psychiczny, bez kitu. Co? Nie wiem, czy wy się wsłuchaliście w cutscenkę, ale on ma obsesję na punkcie śmierci. Kumacie to? Koleś ma obsesję na punkcie śmierci, ale to wszystko przez to, że on jest uzależniony od mocy pewnej gwiazdy. Ta gwiazda nazywa się Daystar. I ona ma ponoć przynieść koniec świata. Skąd ja to znam? Czy czasem nie miał być koniec świata z jakiejś 800 razy co najmniej? No, ja coś tak słyszałem, że kurde, sporo razy miał być koniec świata. I nawet Jack Trójka musi do tego nawiązywać, naprawdę. Ajajaj, dobra, trudno. Widzę, że będziemy mieli misję u Cleavera, tak więc standardowo myślę, że nie powinno to nikogo zdziwić. Ale robimy teraz ciach ciach i jesteśmy zaraz z powrotem. No i elegancko, jesteśmy z powrotem, jesteśmy przed bramą do Cleavera. No i idziemy, zobaczymy, co on od nas chce. You guys looking for a bit of action? The scope shows a group of metalheads moving through the desert not too far from here. I don't like metalheads almost as much as I don't like you. And you've got some proving to do. Intercept those bad boys and give them hell. Who knows? You might even get a few toys for your effort. Why does it sound like you're leaving out the dangerous parts? Jack, I'm getting some nasty juju vibes here. I don't have these whiskers for nothing, you know. Relax. We could handle a few metalheads. Have you ever seen a wasteland metalhead? No. Why? Nothing. Just wondering. Go get 'em, heroes. A więc następna misja to będzie sprzątnięcie pustynnych metalheadów. I... no cóż. Rozumiem, że Jack jest... można by powiedzieć łowcą metalheadów. Ale muszę wam tutaj to tu i teraz powiedzieć. Pustynne metalheady to nie to samo co zwykłe metalheady. Są one dosyć... większe, trudniejsze. I generalnie... no będzie to dosyć ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o konfrontację z nimi. Cleaver nam tutaj jeszcze powiedział, że chce dla nas dać jakąś nagrodę. Więc świeci oczkami, że dostaniemy jakąś nagrodę, więc zobaczymy, co to będzie za nagroda. I dobra, wsiadamy w Sand Sharka. Tak się ten pojazd nazywa. I jedziemy sprzątnąć tych zasranych metalheadów. Jak widzicie, mamy ich 4 do ubicia. No, 4. Nawet obok mnie są. Bo przez chwilę myślałem, że je zasłaniam, ale musiałem szybko luknąć w OBS-a.
No i teraz będziemy mogli normalnie strzelać sobie z tego pojazdu, więc to pokazuje, że ten pojazd jest o wiele lepszy niż ten nasz pierwszy pojazd. Z tą misją nie powinniście mieć żadnego problemu, tak szczerze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Możecie oczywiście mieć problemy z tą misją, ale wydaje mi się, że nie powinniście. Więc tylko 4 specjalne metalheady do ubicia. Specjalne mam na myśli, mówiąc, pustynne.